Hej, cześć, siemano wszystkim ludzie z tej strony Xizer i to was w kolejnym odcinku na kanale, moi drodzy. A dzisiaj Azmofobia, tak, zagram sobie na tank ludzie, na trybie profesjonalnym. Troszkę sobie poekspiłem, widzicie, 50 poziom, tam z kolegami sobie gramy na, no raz na jakiś czas, jak tam mamy wolne, albo wieczorkami, albo ogólnie. Troszkę wyekspione mam tutaj, ja tam nie tryharduję jakoś mega bardzo jak pan Kingslayer. Ja sobie tak, wiecie, od czasu do czasu pogram po prostu na spokojnie. Inny też content na kanale robię, więc nie tylko Fazmo mogę grać tutaj, także... Jestem troszkę do tyłu, ale to nie szkodzi. Szczerze mówiąc, wiecie, ja byłem tam większy poziom i w ogóle wszystko w pierwszej fazmofobii, że tak to nazwę. Tutaj mogę sobie, wiecie, powoli tuptać i tuptać, także no. Trzeci poziom jedynie na razie póki co mam sobie tutaj latarki. No i co? No i tyle, moi drodzy. Jeżeli odcinek się wam spodoba, nie zapomnijcie pierdzielnąć lajkensa w górę, zostawić subskrypcję na kanale, komentarz, jeżeli macie taką ochotę. Ja wróciłem tutaj z jedynki. Po czterech dniach wolnego w sumie. No tak powiem wam, że ciężko dzisiaj było. Nie powiem. Dodaję wszystkie itemy zawsze, żeby było ładnie, wizualnie. Jak zginę, to nie szkodzi naprawdę. No i co? Zobaczymy, czy to będzie jedna gra, czy to będą dwie gry. Zależy, jak ta pójdzie. I czy będzie długa, czy będzie krótka. Także tak, zobaczymy, jak to się tutaj potoczy, moi drodzy. Ta latara jest bardzo potężna, także fajnie się nią szuka wszystkiego. O Boże, plecy mnie bolą, wszystko mnie boli, moi drodzy, wszystko mnie boli. Wszystko mnie boli, dobra. Odbyć dźwigania w pracy, moi drodzy. Okej, nic tu ciekawego nie ma. Chodźmy na pełnej włączyć światło, żeby psycha nam nie siadała tak szybko. Okej, czyli w piwnicy. Dobra, o, rzucił czymś, ale na razie sorry, daj mi chwilę. Daj mi chwilę, chwilę mówię. Dobra, siup, dzięki. Teraz szybko tak, czy Bowner tutaj jest, albo Ouija, nie, ale jest Heights pod, warto zapamiętać. Miejmy to na uwadze. I tak, i EMF-ik. Can you give us a sign? Can you give me a sign? Yeah. Okej, okay. Słyszycie odgłosy piłowania za domem, się za oknem u mnie? No to sorry, jakieś remonty tam robią, nie wiem o co kaman, ogólnie rzecz biorąc, także don't bite me, bite. Don't blame me miałem na myśli, dobra. A Curuset, o, okej, tutaj są freezing w tym miejscu, się freezing, oddech po prostu taki, wiecie. Ten taki freezing, freezing breath, ale czy freezing to się okaże? Okej, okay. Powinien jakiś jumpscare być tam. Wyciągnijmy sobie pana potato, siema potato, jak tam? No, walk jumping. Więc tak, nie wiem gdzie jest Boner. No, jakby totalnie. Okej, okay, cursed object. Okej, okay, Boner jest, Bihan cosplay widzę. A spotu nie ma tutaj, a cursed object to jest co? Małpie łapa w takim razie, tylko że wiecie, ja... Lokacji małpi... A, tutaj jest małpie łapa. A, jest i ona, okej, okay, czyli bez cursed objectu, bo raczej nie będziemy tego kastować jak gram solo. To jest takie, no trochę średnio potrzebne. Okej, okay, nie wiem, tutaj był freezing breath. Can you give me a sign? Can you throw something? Can you knock at something? Can you open the door? Come on, where are you? Okej, okay, tu jest rzeczywiście taki freezing breath lekki, więc chodźmy po projektor. Ogólnie tak, graliśmy sobie właśnie tym znajomymi. Pan Kingslayer ma już trzeci poziom projektora, wam powiem. Widziałem już u Incyma ogólnie jego zdanie na ten temat i rzeczywiście moje zdanie jest identyczne, że jak można było zatrzymać ten projektor w miejscu, żeby on tak nie chodził, to byłoby o wiele, wiele bardziej useful, ponieważ czasami jest to bardziej takie, bardziej przeszkadza niż pomaga ogólnie właśnie poruszanie się tego projektora, naprawdę. Także nie jest to jakieś najlepsze ogólnie rozwiązanie, jeżeli chodzi o ten projektor na trójce. Czasami dosłownie mam wrażenie, że lepiej po prostu grać na drugopoziomowym projektorze, ale może to zmienią, miejmy taką nadzieję. Ok, czy tu są jakieś Orbixony? No tutaj ten freezing bridge rzeczywiście jest, to sobie weźmy w tamtą stronę. Tylko czy na pewno tu? Hello? Are you here? Can you throw something, please? Nie wiem, czy w dobrym miejscu ja się rozkładam, więc to też jest takie risky troszkę, wam powiem. Troszkę risky. Dobra, na razie rozstawmy tutaj projektory. Przynieśmy, zapalmy światło na razie, po prostu przynieśmy, znieśmy się w jedno miejsce, wiecie. Będziemy mieli w środku, szybko sobie wyniesiemy to wszystko bez problemu. I będzie git, będzie gites, naprawdę gites majonez. Coś czuję, że to będzie gierka na raczej jeden odcinek, bo wiem, że będzie długa, coś czuję. Mam takie wewnętrzne przeczucie, moi drodzy, wewnętrzne przeczucie po prostu. Dobra. Dzięki. Jak ona ma? A nie, to jest Kevin Jones. Kevin Jones. Can you knock at the window? Can you do something? Okej, okay, teraz tak. Temperatura w tym miejscu jest 7 stopni. Dobra, książkę dajmy tutaj.
Sprawdźmy jeszcze raz temperaturkę. Ok, 6 stopni. Korytarz tutaj. 14, czyli to jest raczej ten salon. A sprawdźmy jeszcze tutaj w tym pokoju. 13, no to nie, no to raczej tutaj myślę, że to jest ten obręb tutaj. Ej, bro, what the fuck? Mam laga mózgu, wybaczcie, troszkę zmęczony jestem, nie ukrywam. Mało spałem dzisiaj. Hello? Gdzie on zgasił to światło, moi drodzy? Tutaj chyba. W kantorku. Nie? Zapalmy tutaj światło, żeby było wiadomo. Hello? Mr. Shade, are you here? No nie wiem, jakby na razie to się tak średnio cokolwiek dzieje. Przyznam wam. 10 stopni. Weźmy tutaj rzeczywiście do tego kantorka i zobaczmy, bo... Ale nie, tu chyba... Okej, super. Mi się wydaje, że tutaj po prostu nie paliłem światła, wiecie? Okej, nie będę tak z siebie dawał dymać. Idziemy zapalić światełko. Jest to jakiś duch, który jest bardzo nieśmiały. Wszystko wskazuje na Shade'a, moi drodzy. Hello, Kevin, are you here? Can you give me a sign? No jakby, nie wiem, jak... O, słyszałem to. Tylko to jest garaż w takim razie? Hello, oh yeah, indeed. Okej, bro. MF3, dobra. Z temperaturą tutaj w tym miejscu. Garażowy duch. Minus, okej, mamy freezing już, bardzo fajnie. Okej, we are going for the fucking fingerprints, ladies and gentlemen. Dobra, ładnie, lecimy. dobra, szybko fingerprinty, okej, nie wiem, może już zniknęły? Nie mam aparatu, czekaj kolego. I gnoju, musiałeś mi zamknąć drzwi przed mordą? Dobra, okej, jeżeli chodzi o Orbixony. Okej, latają Orbixony. Okej, widzę, że kolega... Okej, interesujące. Aha, zgasił światło znowu. Mara? Jest możliwa? Nine. Okej, musimy mieć na uwadze oczywiście też tego Mimsztora. Ponieważ Mimsztor ma, jeżeli się nie mylę, fingerprinty. Dokładnie, orby mogą być tylko i wyłącznie pasywne. Więc miejmy to tutaj na uwadze, moi drodzy, też. Dobra, Orbixony są aparat, którego mi wtedy zabrakło, bo się pojawił kolega, ale nie szkodzi. Okej, dajmy to po jednej części, tylko tutaj raczej ogólnie rzucał, więc tutaj dam też drugi projektor. Kamera raczej na razie niech będzie skierowana rzeczywiście w tą stronę na projektory. Zgasimy to światło, tutaj będzie to. Dobra, okej, otworzył tą szafkę szybko. Lights on. Okej, więc fingerprinty. Dobra, zróbmy zdjęcie przy okazji, póki jeszcze. Okej, już nie zrobimy, bo. A nie, dobra, nie ryzykuję, wiecie co? Okej, ultrafiolet myślę, że nas spokojnie można wykreślić tutaj. To jest możliwe. I MF5 jest nie. A gdzie jest aparat? Kurwa. Ja, dobra, nie wiem. Gdzie światło? Oniczan jest możliwy? Nie, okej. Ufiolet na pewno nie, musimy przynieść jeszcze tego. Musimy przynieść sobie. No to na pewno nie jest mimik w takim razie. Minus 5, aż wow. Dobra, popchamp. Duch 3 gwiazdki, fajnie. No tak ogólnie jest aktywny, musimy wziąć pilsy, bo coś czuję, że zaraz może nas tutaj wydymać konkretnie. Pan kolega. Więc tak niepocieszające troszkę. Ale dobra, weźmy projektor. Projektor co ja gadam? Spirit Boxa mam na myśli oczywiście. Poboczniaki. Okej, nie mamy na tego, więc z chęcią skonsumuję dwa. Pismo ducha po drugiej części weźmiemy sobie i krucyfiks jeden po kolei, bo to. Nie. Sól zaraz, spokojnie. Sól tylko i tak pod zdjęcia, żeby uzupełnić sobie ten albumik. Ale rzeczywiście po tej lewej stronie bardziej chyba się respi. Teraz tam kółko zapierdzielił nam. Ogólnie rzecz biorąc, ale na razie wiecie, to ma taki ręcz i tak ogólny. Ale dam tak właśnie, o tutaj, dobra. Pisą po drugiej stronie. I pytajmy. Are you here? Okej, well, to jest Andrio. How old are you? Are you friendly? Left hurt. Left hurt, okej. Pozostawiona.
Okej, dobra, no to jednak wszystko się wyjaśniło, jest to Onryo. Spoko, spoko, weźmy wszystko teraz sól. Czy ona nas zabije? Czy jest to możliwe? Nie mam zielonego pojęcia, tak szczerze wam powiem. Po prostu chcemy sobie zrobić zdjęcie soli jeszcze i będziemy mogli chyba spylać. Tylko są tu świeczka, okej, świeczka i parabiotyk. Dobra, to zróbmy tak. Zgridujmy po questy. Fajnie byłoby zrobić jednak fajnego investigatora na grywce, nieprawdaż, moi drodzy? Bynajmniej ja jestem takiej myśli. Can you speak to me? Hello? Okej, tutaj odpowiada rzeczywiście, więc dajmy jedną tą. Kevin? A, okej, ładnie. Okej, to było szybkie. Parabiotyk, jeszcze tylko to, dobra, okej. Wyrzucimy tutaj sobie tą tutaj zapalniorę. Zapalniora, zapalniora. Tak, weźmiemy dwie świeczki sobie, spokojnie, mamy czas, nie śpieszy nam się, skoro i tak to będzie na jedną nagrywkę, tutaj wiecie, nie będziemy na chama zaczynać drugiej gierki. A jeszcze świeczki rzeczywiście nie zgasił, więc śmiało weźmiemy sobie trzy świece. Okej, nieważne, nie było tematu. Weźmiemy sobie po prostu w takim razie dwa to i to. Dobra, sól i kadzidełko w razie co, jakby nas tutaj zachciała on zachciał w sumie zaatakować, bo to Kevin. Kevin? Kevin sam w Nowym Jorku. Dobra. A więc tak, ona lubi w tym obrębie, także tutaj damy sól. Tutaj damy sól. Okej, ładnie, już stepnęła. Tutaj od razu. Oj, tutaj dwie dałem, Pac-Man. Okej, dobra, aparat. To biorę od razu. Okej, tutaj. 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 Thank you for stepping in the salt. You are very... okej. Teraz tak, okej, zróbmy tak, to będzie wiadomo, którą... Okej, naruszona sól. Tą robiłem, na pewno. Dobra. Pójdziemy po kolejną sól, jeszcze jedną. Nie będę robił zdjęcia, bo to nie ma sensu totalnie. Very, very funny. You are very not spicy. Go... To nie jest hunt, nie? Chyba. Nie, Boże, już się przestraszyłem, już myślałem, że... Już po malutku myślałem, że to hunt, naprawdę, okej, czy to mi się uda? Zrobimy dwa zdjęcia, ponieważ postawiłem dwie sole. Okej, rzeczywiście udało się. Okej, I have last wish, can you open the locker for me? Can you touch or can you throw the... Co to jest? Spray? Please do it for me? Or can you burn the crucifix? Can you do it for me, please, Kevin? Okej, nie musimy iść po sól. No, liczymy na to, że może rzeczywiście w końcu... Chociaż ta sól to będzie szybsza chyba, wiecie, bo on coś... Hello, Kevin, can you... No, I do something? On zgasił światło? No, I mean, yes. A, okej. Guys, I don't know. To było przez to, że chyba był ten event pieprzony. No dobra, unlucky, no jakby... Byłby perfect investigator. Oj, fuck to that. Nigdy więcej. No dobra, my bad, niestety. Dobra, uciekamy. Było fajnie. Lekko tak zagadkowo. Ale naprawdę git ogólnie giereczka. Fajna, taka ciekawa ogólnie. Podobała mi się, naprawdę mi się mega podobała giera. Akurat pod 15 minut dochodziła, także bardzo miło. I jest to Onryo, tak jest. 1400 i tak ładny pitos zarobiony, więc nieźle. No i co, moi drodzy, dziękuję za oglądanie tego odcinka. Mam nadzieję, że Investigate wam się spodobał, ponieważ mi się spodobał. Szkoda, że nie było tego ostatniego zdjęcia trzygwiazdkowego, ale jest jak jest. Także no, ja dziękuję wam za oglądanie. Pamiętajcie o subskrypcji, o lajkowaniu. Dzwoneczku to tam nie musi się, bo to randomowo działa. No i tyle. Ja się z wami żegnam. Życzę miłego popołudnia, miłego dzionka, wieczoru, nocy. Zależy o której to oczywiście, moi drodzy, oglądacie. Także trzymajcie się. Do następnego. I pa, pa.